tygodniu zorganizowałem takie spotkanie z dyrektorami wszystkich szkół i na tym spotkaniu chciałem zasygnalizować, jaki jest stan środków, jaki jest budżet, jaka jest sytuacja w oświacie na terenie gminy Turcz. Na tym spotkaniu nie padły żadne rozwiązania, czy jakieś propozycje, czegokolwiek. Nie padły. Ja chciałem tylko zasygnalizować dyrektorom, z czym w przyszłości będziemy musieli się zmierzyć. I tutaj chcę z tego miejsca usprawiedliwić radnych. Bo faktycznie radni, ja przepraszam, jak tym jestem do was zwrócony, radni o tym spotkaniu nie wiedzieli, absolutnie. Radni o tym spotkaniu nie wiedzieli, ja chciałem wysądować, chciałem porozmawiać najpierw z dyrektorami, bo takie spotkanie z dyrektorami nie ukrywam, mieliśmy już ze 2 lata wcześniej. I też był podobny temat. Ale wiecie, dopóki były gimnazja, to było ok, jakoś tak wiązaliśmy koniec z końcem. Natomiast wracam z kolei do tego spotkania i tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, bo w czwartek mieliśmy komisję, ja też ze swojej strony musiałem też radnych przepraszać autentycznie, bo oni nie wiedzieli o tym spotkaniu z dyrektorami. Ja z kolei, to był zapewne mój błąd, bo nigdy nie pomyślałem, że sprawa pójdzie od razu tak daleko. Bo to tylko się dzieje tak, bo w tamtych szkołach Lehmann, Sepki, Łacha, też oczywiście rodzice o tym wiedzą, no w tej chwili też wiedzą. Natomiast no, nie ma tak ogólnego poruszenia, jak jest tutaj. Ale słuchajcie, będziecie mieli szansę, o to my tutaj przyjechaliśmy, żeby z Państwem rozmawiać. Tak, proszę, nie na razie, to nie ma sensu. Proszę Państwa, no i tak jak powiedziałem, liczyłem na to, że to, o czym rozmawiałem z dyrektorami, to zostanie tak między nami. Natomiast wszelkie tak, przepraszam, ale to w porządku. Ale Pani zabierze głos. Tak jak powiedziałem, że w czwartek mieliśmy komisję i na tych komisjach oczywiście temat żeśmy ruszyli. Podobne informacje otrzymali radni, co otrzymali dyrektorzy. Właściwie to samo. Może tutaj takie sprawy, jeżeli chodzi o budżet, to takie dogłębne informacje otrzymali radni. Natomiast nawet na tych komisjach też rada nie podejmowała jakichś takich, wiecie, konkretnych decyzji, bo to nie był czas, nie pora. Przecież wiadomo jest, że my musimy przeprowadzić konsultacje w tych szkołach, gdzie planujemy reorganizację. W tych wszystkich szkołach. Także tutaj nie ma jakiejś takiej możliwości, takiej opcji, żeby Państwu zrobimy coś za plecami. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Nie ma mowy. Nie ma nawet takiej mowy i ja liczę, że to będzie tak inaczej troszeczkę, nie? I chciałem tak po kolei. Najpierw z dyrektorami komisję, na komisjach rada i później po tym jedziemy. Ale tak jak mówię, po komisjach i tak byśmy do Państwa przyjeżdżali. Nie ma takiej możliwości, ale my możemy... Najpierw skoro na komisji z radnymi będą do sesji i tego, a dlaczego najpierw się nas nie pyta? Jakie my mamy zdanie w tej kwestii? No dobrze, to od czego jest to? No my będziemy najbardziej poszkodowani na naszym miejscu. Że za te część dzieci, jak nie będę się opłacić, jak dziś jest to w naszej szkole i się
nie opłaci się to utrzymać, to jak zostanie przy klasie, to na pewno ta szkoła nie będzie utrzymana. Tak. Bo nie będzie przewodniczący rady. Będzie na pewno, ale się spóźni, bo przewodniczący rady jeszcze musi się... Musi pani przyjść. Nie, nie, nie. Nie, przewodniczący rady, nigdy nie podjęlibyśmy decyzji bez konsultacji, bez rozmów z państwem. Nigdy. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. No dobrze, ale jak może pan powiedzieć, że nasi radni nie widzieli to, co wy na razie robicie, że oni nie wiedzą, jaka jest sytuacja, jak nie jest. Jak może pan powiedzieć, że oni nic nie wiedzieć? Ja mogę nic nie wiedzieć. Większość tych państwa może nic nie wiedzieć, ale nie radni. Nie, nie. To nie jest tak, że radni na ten temat nic nie wiedzieli o stanie oświaty, o stanie... To nie jest tak, że radni, bo my o tym, kto też są radni, są sołtysi, są na sesjach, i o tym mówiłem już tamtym roku. Do tematu, żeśmy, o temat był wiadomy już 2 lata temu. W tamtym roku mówiłem, że sytuacja w oświacie naprawdę będzie ciężka, będziemy musieli coś robić, bo ten budżet nie wytrzyma takiego obciążenia finansowego. Ale proszę Pani, pozwoli Pani, że powiem. Ja naprawdę, jak później się stanę, usiądę i będzie Pani mogła mówić. O co? Ale przecież to nie ma sensu się przekrzykiwać. No. No nie ma sensu. To może wójt powie o tych planach takich, jak się odnieść, jakie jest założenie? Proszę Państwa, no to tak jak rozmawialiśmy na zebraniu z dyrektorami i później na komisjach, propozycja jest taka, że robimy 2 szkoły podstawowe, ten 8 klas, zerówka i 8 klas, i to by była szkoła w Lemanii, tamten duży teren i szkoła podstawowa w Pogrodzie. Pożądzławek, chodź, bo mówią, że się boi. Obowiązki w pracy. No tak jak mówię. Tutaj w tych szkołach 3 pozostają klasy 0-3 i to w takiej była filią szkoły podstawowej w Kroszy, a tam Leman Łacha, Ksepki Łacha, filią podstawowej szkoły w Lemanii. Propozycja 2, o której mówiłem też z dyrektorami na komisjach, to są też stowarzyszenia. Też są stowarzyszenia. Tutaj, gdyby w to wejść, to nie ma mowy wtedy o reorganizacji, tylko ptaki zostają ptaki, Leman zostaje Leman, Łacha, Ksepki. Mało tego, proszę Państwa, ja nawet sugerowałem dyrektorom, róbcie stowarzyszenie. Ale skoro, proszę Panią, jak Państwo chcieliście, żebym Pan mówił też o propozycjach, po czym, to dajcie mi dokończyć. A później będziemy rozmawiali. Państwa, ja na tym spotkaniu z dyrektorami na komisjach, a szczególnie z dyrektorami, sugerowałem, że proszę bardzo, po co my mamy dawać zarabiać jakiemuś edukatorowi gdzieś tam, nie wiem, Łomża, Kolna, nie wiem skąd jeszcze, jak tutaj nie dyrektorzy sami, to są mądrzy ludzie przecież. Niech zakładają stowarzyszenie. I te pieniądze zamiast dać gdzieś tam na zewnątrz, bo przecież jak ktoś to przejmie, to on tym za darmo nie będzie robił. Trzeba temu komuś tam zapłacić. Niech te pieniądze zostaną u nas. Niech te pieniądze naprawdę zostaną u nas tutaj w budżecie i dla tych szkół tutaj, które będą. No to też jest jakieś rozwiązanie. Tylko proszę Państwa, ja sobie zdaję sprawę, tutaj będzie bunt i od razu i pani dyrektor, no bo ja nie ukrywam, że to jest cała sprawa, to jest tutaj nakręcona przez panią dyrektor. Proszę Państwa, jeżeli chodzi, bo jeszcze raz, wracam do stowarzyszeń. Mogą organizować, zakładać to stowarzyszenie i będą prowadzili do szkoły. Tylko proszę, oni doskonale o tym wiedzą, nauczyciele, pani dyrektor wiedzą. Nie obowiązuje wtedy karta nauczyciela. Naprawdę. Wtedy nie obowiązuje karta nauczyciela. I taki edukator, czy to stowarzyszenie, no nie wiem, ktoś tam kto to będzie prowadził,
bo my przekazujemy wtedy tylko subwencje nauczne, bo subwencja, które nam przekazuje ministerstwo, jest nauczna. Później kierownik powie o tym dokładnie, ile, jakie środki idą. Subwencja idzie na uczniów. I my, w momencie, kiedy jest stowarzyszenie, przejmuje to szkołę, my te środki wszystkie przekazujemy na to stowarzyszenie. I to stowarzyszenie prowadzi szkołę. Prowadzi. Z tym, że tak jak mówię, nie obowiązuje wtedy tarta nauczyciela. No i wtedy ktoś, kto to prowadzi, on łączy klasy i on tam gdzie nie patyczkują. Łączy klasy 1, 2, 3 na przykład. Czy tak interesu? Ja nie mówię, że nie ma, bo są. Nie, proszę pani, tak nie mówię. Nie. A dlaczego nie polecam? A ja mam takie pytanie, czy szkoła w Lemanie jest gotowa na przyjęcie klasy w Rosie? Jest taka duża szkoła, czy jest taka zamiana? No, że do mieszkańców nie ma. Szkoła w Lemanie jest przygotowana na przyjęcie. Ta szkoła jest wyposażona, ma stołówkę, ma boisko nowe, gdzie chcemy to wszystko teraz zamknąć. Utworzymy szkołę tam, gdzie wszystko trzeba zrobić. I co? Będą mniejsze koszty, panie prezydencie? Proszę pana, nikt nie mówi o zamknięciu. A nie, no ale ja bym powiedział, że zamknięte chociaż będą utworzone dwie szkoły. Tu Rosz i Leman. Więc ptaki co? I tym bardziej, jeżeli zostanie pani 03, to jaka będzie oszczędna? Też będą koszty, ale się tam trzeba tak zachować. Dlaczego masz koszty? Przecież nie zamrujemy jednej części szkoły. Nie uważam, że i ósme klasy będą zdawać egzaminy w nowym nauczyciela, w nowej szkole, to na jakiej się oddają? Ja może poproszę Ciebie i to Mirek Starni przekaże, jak się ma budżet oświaty i w ogóle budżet gminy. Natomiast później pan kierownik zespołu obsługi szkół Państwu powie o tych oszczędnościach, jakie powstaną przy reorganizacji, czy stowarzyszeniu. Dlaczego nasze oszczędności? No dobrze, najpierw zobaczmy, jakie są te oszczędności. Szanowni Państwo, ja to w tym momencie nie będę pan kierownik mówił o wykonanych, to co mi nie oszczędzacie, to jest w kosztach, które będą na utrzymaniu oświaty. Ja przedstawię Państwu sytuację budżetu, jak budżetu naszej gminy, jaka jest struktura budżetu gminy i jakie są nasze możliwości. Nasz budżet, Szanowni Państwo, jest w głównej mierze opłaty na subwencjach dotacji. Subwencje stanowią w strukturze budżetu ponad 40% budżetu, w tym subwencja oświatowa 21%, 20% na przestrzeni kilku lat w tych granicach się bardzo. Nasze dochody własne, które możemy dysponować, bo w strukturze budżetu są różne dotacje. Dotacje to takie środki, które wpływają i one mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na te cele, na które są się znaleźć. Jest dotacja na pomoc społeczną, która jest na 500 zł, na to może być korzystane. Jest przyznana dotacja na zwrot podatku akcyzowego, tylko na to może być wydatkowana. Ale to jest w strukturze budżetu gminy i nam i przed budżet gminy przechodzi. Nasze dochody własne, które mamy z tytułu podatków i opłat, kształtują się w granicach 8,60, 8,50. W 2019 roku jest planowane 13% dla związku z podciągowaniem i składami, które są za przełącza podciągowania. Ale momencie. Także te środki i naszymi dochodami prostymi są udziały podatku dochodowego od osób fizycznych, które też wpływają do budżetu gminy, które możemy wydatkowywać. Także nasze możliwości angażowania środków własnych są w jakimś sensie ograniczeni. No bo jesteśmy gminą ubogą. Ale sobie konkretów, czy my spowodowaliśmy za to dziurę budżetową? 7 miary przestrzeni za kwadrę za obiecę. 7 miary przestrzeni. Tak, to tak. No z roku na rok do realizacji zadań oświatowych są angażowane coraz większe środki własne. Tak. W roku 2017
do realizacji zadań ośrodkowych zostało zaangażowanie 2 252 558 zł. Proszę Państwa, ale proszę, ci żydowcy, bo nie będziecie słyszeli. W roku 2018 zaangażowano 2 954 632 zł. Na rok 2019 niezbędne jest 3 479 630 zł. Co najbardziej widzicie, jak wzrastają koszty utrzymania realizacji zadań oświatowych. Subwencja z roku na rok nie jest większa, tylko jest na tym poziomie, albo jest niższa. Subwencja właśnie ostatnio się podniosła. Jeśli na przyszły rok, Szanowni Państwo, subwencja jest niższa od roku bieżącego o 399 tysięcy. Na przyszły rok, na 2019. W roku 2019 jaka była subwencja? Nie mówi Pan procentami, powie Pan sumę. Na ten rok, proszę bardzo. W roku 2018 subwencja światowa widziała to 5 830 131. W roku 2018 6 119 748 zł. W roku 2019 jest 6 702 zł plus subwencja na podwyżki nagrody od września 142 417 plus na wyposażenie pomocy dydaktyczne 26 106 zł. To jest w roku 2019, a na rok 2020. A wydatki? A na nasze pomocy? Wydatki oświaty w roku 2017 8 646 165 51 zł. W roku 2018 9 663 746 20 zł. Na rok 2019 planowane wydatki 10 384 050 to planowane wydatki, które będą planowane 10 milionów na 2019, tak. Dostaliście subwencję 6 milionów, tak? 6 milionów 7. Dotacje jaką dostaliście do tego? Ale proszę Państwa, przy
Czy w szkole w Tywoli są również ujęte koszty dowożenia? Ale dajcie mi Państwo skończyć. Są też dotacje, które to tak jak Pan pytał o dotacje. To nie jest tak, że dotacja to jest dla nas dochód, bo dotacja jest tylko i wyłącznie udzielana na konkretne wydatki. Na przykład na stypendia szkolne. My nie możemy tych pieniędzy przerzucić na coś innego. Jeżeli tych stypendiów nie wypłacimy, to tę dotację musimy zwrócić. Jest dotacja na podręczniki. Jeżeli podręczników nie kupimy, to tej dotacji nie możemy przeznaczyć na coś innego. Więc dotacje to nie jest tak, że to nam w jakikolwiek sposób zwiększa dochody na oświatę, bo to są pieniądze przeznaczone na konkretne cele. Subwencja to jest przeznaczona na ogólną działalność i samorząd może ją wydać na wszystko. A dotacja to są pieniądze znaczone, które są na, już na konkretne wydatki. I jak dostajemy dotacji 100 tysięcy, a wydamy 98, to 2 tysiące musimy zwrócić. To nie jest tak, że te pieniądze gdzieś mamy na bieżącą działalność. A ile dokładacie do... Tu pół miliona, tu pół miliona, tam pół miliona? Bo było 3,5 miliona trzeba było dołożyć. Tu pół miliona, tam pół miliona. A w Turosie jeszcze? Gdzie 2,5 miliona? Nie, przedstawi pan prostą cyfrę. Jaki jest budżet dokładnie na szkołę w Turośni? Jakie zadłużenie? To samo zrobi pan z ptakami i kolejno. Prostych dwóch numerów. Ale to ja już państwu przeczytałem. Na szkołę w ptakach wydatki 1,526 000, subwencja 989 000. Ja państwu wydatki 1,019 000, subwencji 563 000. Który jest w tej chwili proponowany, nie zatwierdzony, bo Państwo też tu wcześniej mówiliście, że coś się odbywa bez konsultacji z rodzicami. Konsultacje z rodzicami to się mogą odbyć, jeżeli coś będzie postanowione oficjalnie. Nie. Będziemy się spotykać na przyszły dzień, ale tak jak to spotkanie dzisiejsze, to nie jest spotkanie formalne, dlatego że nie zapadły żadne decyzje. Ale możemy się spotykać oczywiście. Jak pan pije gorącą herbatę, to pan od razu chyba do buzi, czy pan dmucha najpierw. Proszę państwa, dlaczego jest akurat taki wariant? Dlatego, że ze wszystkich możliwych wariantów rozpatrywaliśmy warianty różne. Całkowitej likwidacji ograniczenia stopnia prezencyjnego 0,03, czyli to, co teraz proponujemy. I ten wariant po wszystkich wyliczeniach po prostu wyszedł, że nam najbardziej spadają wydatki. Przy tym wariancie wydatki całkowite oświaty w skali całej gminy, bo ja doskonale Państwo rozumiem, że mówicie tylko Waszą szkołę, ale w skali całej gminy wydatki spadają nam o ponad 1 000 000 zł, około 1 050 000, a to jest ten milion, który już w tym roku nam brakuje do zamknięcia budżetu i gmina będzie musiała wziąć kredyt, żeby za listopad i grudzień nam się wypłacić wynagrodzenie. A to może tak właśnie, gdybyśmy zaczęli już na te miejsca na kolejne. Ja to mówię tylko o oświacie, nie mówię o urzędzie gminy. Ale to jest już wypłacać na świat, czy nie ma w oświacie? Urzędnika utrzymanie gminy? Proszę? Wróćmy do naszej szkoły. Jaka to będzie oszczędność? Niech nam właśnie pan przedstawi o tym, co mówiliśmy już wcześniej, że jeśli zostanie 0,3, jaką macie oszczędność? Przecież nasze dzieci nie będą chodziły mnie płacić za 30 000 zł. Organizacja, która jest proponowana, zmniejszyłaby wydatki w szkole w ptakach o 470 000 zł. Z czego to się bierze? 90% wydatków, nie tylko w oświacie, ale w większości jednostek, to są płace. Likwidacja klas 4-8, nie szkoły, tylko klas 4-8, doprowadziłaby do redukcji 6 etatów nauczycielskich. Jeden etat nauczycielski to jest
ze wszystkim rocznie co najmniej 80 tysięcy. I to są te oszczędności. Pani pyta, że trzeba by było dowozić. W tej chwili uczniowie do ptaków i tak są wywożeni, a autobus o tym jedzie tu drożej. Tu by nie było dodatkowych kosztów. A koszty uczniów... Czy wziąłbyś pod uwagę to, że niektóre odległości dojazdu do szkoły zwiększą się o 5-krotnie? Nie 5-krotnie, bo wzrosną tylko 10 km. Czy wziąłbyś pod uwagę, że dzieci spędzi w autobusie 1,5 godziny w dniu? Pan ma takie wyliczenia. No bo to można sobie łatwo obliczyć. Można łatwo obliczyć, że jadąc do Turośli ma bez mała 20, no to jest 5-krotnie. Turośli do Krakowa jest 15 km? A od nas. Pan mówi, że do Krakowa ma 5, a do Turośli 20. Bo proszę pana, to jest taka kwestia, że pan jest niezależnie na ile pojedzie na wasz szkoły, zaczynając od drugiej, co do wielkości szkoły. Który gospodarz tak robi, że zaczyna od szkoły, co do wielkości, bo nie ruszając tych małych. Ja tego nie mogę pojąć, jaka logika. Ja już mówiłem przed chwilą, że dlatego, że akurat ten wariant daje największy spadek wydatków. Proszę na mogę coś powiedzieć? Ja już kilka razy przytaczałem Państwu liczby, a Państwo ciągle ode mnie żądają, żebym jeszcze raz to powiedział. Ja już to mówiłem. Czy może Pan powtórzyć jeszcze raz? Czy dobrze słyszałem, bo powiedział Pan, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne to jest 90%? Ja powiedziałem mniej więcej. Z 18 roku w budżecie macie 49,96%. Tak. O 50% prawie. Ale to dotyczy całego budżetu. Słucham? To dotyczy całego budżetu. Ja mówię o tym, że... Ja pytam wydatki. Powiedział Pan, słyszeliście Państwo. Tak. Dobrze powiedziałem, to być może pochopnie, nie licząc tego. Proszę Państwa, moją intencją było to, żeby Wam wykazać, że jeżeli szkoła zostanie, będzie funkcjonowała, to wydatki na funkcjonowanie... A jeśli nie zostanie, to wydatki się zostanie? Zostanie. Wydatki rzeczowe na utrzymanie szkoły się nie zmienią. Więc dlatego to powiedziałem, że jedyne oszczędności, czyli zmniejszenie wydatków, może być na płacach, o tym chodziło. No ale dzieci ze starszych klas pozbierać, zawieźć do Turośli, kupić kolejne autobusy, wyremontować szkołę, bo tam ale to Pani mówi o remoncie w Lemanie. Leman jest przygotowany na przykład. Żeby mieć dane było 100 tysięcy, czy w tą stronę, czy w tej nie byłoby spotkania.
Tak. No to dlaczego? Bo nie chcę dużo gospodarza. Jeżeli gospodarz nie ma tych środków w budżecie takim, to kupuje 10 grun więcej, tak? Albo buduje oborę, gdzie wie, że ale tak, nie tak, ale nie tak, tak, tak. Proszę Państwa, to co, bo was interesuje tylko szkoła i oświata. Natomiast ja całkowicie się z wami zgadzam. Tak. Zgadzam się całkowicie z wami. Natomiast ja odpowiadam za całą gminę. Wszystko. Ale to oświata nie dokładnie. Gmina Dobroć to tylko, to nie tylko oświata. Ale... To nie tylko oświata. No panie gmina Dobroć to nie tylko Leman, Łacha, Nowa Góra i Turna. Rozmawiamy już o kosztach utrzymania szkoły. Porobiliście fotowoltaikę w Turośli, w Lemanie. Zapomniał pan o tej szkole? Tak, nie ograniczyło to do kosztów? Tak. Zobaczymy, jak to są oszczędności. Przy fotowoltaice, jeśli mam trochę pokraić, to że każda gmina stawia, ile stawia fotowoltaiki, ile stoi u nas. My, jeśli chodzi o fotowoltaikę, w grudniu też będą na nie można było wyjechać na naszej szkole, to trzeba było powiedzieć na szkole w Turośli. Ale u nas nie ma nic na radę, a nasza szkoła, nie mamy dotacji na naszą szkołę, że z radą rodziców musieliśmy zakupić dzieciom tablicę. Zaoszczędziliście, żeby nasza dzieci nasze zakupować. Tak nam pomagacie. Ale przepraszam, a czy oprócz tej tablicy z rady rodziców szkoła nie ma żadnej innej tablicy ze środków gminnych? Tak, ale my nie mamy, nie szkoły. Że też staramy się, żeby prosić no dobrze, nie mówcie, że się nie staracie, ale nie mówcie, że tablica jest tylko z rady rodziców. Bo to jest nie, no dobrze, ale nie, na stole. Gmina się stara, ale rodzice, ale my też pomagamy. Ja też żeby ta szkoła była. Gmina tydzień temu pisała głowę na kolejny projekt, czy szkoła dostanie kolejną tablicę. Nie z rady. Ale nasza szkoła dostanie. Tak. Tylko tak jest. Nie zależy, że dzieci dostają. Ale proszę Państwa, jedziemy do Ksep, jedziemy do Lemana, pojedziemy do Łaki. I tam, i tak, no. Jakąkolwiek reorganizację, tu w tym sensie akurat, że zamykanie placówek, zaczyna się od tych najmniejszych. Zamyka się najmniejsze szpitale, zamyka się najmniejsze przychodnie. A nie, nie, ale słuchajcie, to nie zamykajmy. No ja to mówię. Ale to mówimy Państwu też między innymi dwa i drugie stowarzyszenia. Róbcie. Stowarzyszenie szkoła ma ponad 70 Państwo przeczytali pewnie gdzieś tam, że gmina może przekazać prowadzenie szkoły stowarzyszeniem, jeżeli szkoła ma nie więcej niż 70 uczniów. Ale nie doczytaliście pewnie do końca, że każda szkoła może być, nawet jak ma 1000 uczniów, może być prowadzona przez stowarzyszenie, to wtedy jest inna procedura. Wtedy, tylko nie wiem, czy takiej procedury byście chcieli, bo wtedy procedura jest taka, że najpierw gmina musi szkołę zlikwidować, a potem zakłada szkołę stowarzyszenie. Ale jest to prawnie możliwe. Ale dobrze, jeżeli tamte dwie szkoły są małe i można coś takiego zrobić, to zostawmy te dwa, a tamte niech idą na prywatne szkoły. Tak. I będzie... Proszę Państwa, ale... Czekajcie, bo szukamy oszczędności na etatach. Zamykając trzy szkoły, każdy
każdej. Trzy ordy w każdej, tak? Tak. Zamykając te trzy szkoły już kolejne etapy, tak? Po trzy, tak. To są oczywistości, bo ty są redukowane. A dziurkcja zrobić gminy ze znaczności, bo pracowników. Ale ja właśnie już mówiłem. No i właśnie, sama sytuacja jest w szkole w ptakach. W szczególności byłyby na redukcję etatów. Czy taki matematyka? Ale mówię, nie jest tylko po jednym dniu. Dziękuję. Mogę tak, zamykamy szkołę w ptakach. Nie zamykamy. Obojętnie w jakiej formie działacie. Ja tutaj na myśli słowo kluczowi czy częściowo, czy nie, bo na początku częściowo, bo to co mówi, tak, że ona powiedzcie mi taką rzecz, zamykamy część szkoły w ptakach, dlatego że dokłada się do niej najwięcej, tak? Nie, 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 czekajcie, czekajcie, dlatego że się w ogóle do niej dokłada, tak? Czy ja mam rozumieć, że jeżeli skonsolidujecie szkołę w Ksepkach, w Lemanie i w Łasze, to tamta nowo powstała, to niej nie będzie trzeba dokładać? Ona będzie zarabiać. Ona sama będzie zarabiać. Organizacja szkoły w Łasze i w Ksepkach i zrobienie jednej szkoły na tamtym terenie w Lemanie ośmioklasowej to są spadek wydatków o 600 tysięcy złotych ponad, a w szkole w Ptakach 470 tysięcy, czyli każda z tamtych szkół generuje mniejsze wydatki przy takiej organizacji o około 300 tysięcy. Boże, bo tam ale ile tam jest dzieci? No, no właśnie, właśnie tam też tę organizację no planujemy robić. Przecież też. To nie można to wnioskować. Będę mniej pochłania większe koszty, dlatego że szkoła jest większa. To jest dobrze, gmina nam jest zostawić 0,3, tak? Bo robi milionowania szkoły polską, dostanie informację, że taka mała ilość się będzie zgadza. Nie wypłaca się zupełnie, więc pytanie. Zostaną klasy. Nie zostanie takie pójście, ale jeżeli naprawdę, jeżeli. Bo ja sobie zdaję sprawę, że wam zależy i gdybym był na maszyn, też bym tak samo. Tak samo bym o to walczył. Tylko mówię, ja muszę dbać o budżet całej gminy, bo nie są tylko. Gmina to nie tylko świat. No to można. Chcecie oświecenie, chcecie drogi, chcecie podłoczu. To sam mają podzielenie. To tak nie wkładzie pieniądze, to tam dalej tak szkoda, nie? Proszę pana. A tam macie wszystko. Tam mają wszystko. Jeżeli chodzi o wydatki tutaj, no to w tej chwili robimy tam popiołki, szablaki, to też też nie tak, a ile nam też tam robimy oświetlenie. Robimy w tej chwili, przygotowuję peronie do oświetlenia tam koło państwa Malinowskich, tam nad rzeki. I w tej chwili przygotowuję projekt. Jesteśmy na tym zaraz spokojnie. Nie, ja bym chciał odpowiedzieć, bo mówi pan, że projekt nie ma tam. No dobrze, dobrze, ale tam, gdzie robimy w tej chwili, to nie ptaki? To też ptaki. Tak samo dwa lata temu, jak żeśmy rozmawiali na ten temat, obiecał pan, że zrobił pan to za jeden projekt. Czy to nie był tak, ptaki? Tak, tak mówiłem. A więc dlaczego robicie jeden projekt, a nie robicie tego od razu? Tam mieszka zdecydowanie więcej mieszkańców. Raz, dwa. Tutaj, jeżeli chodzi o oświetlenie, to tam są gospodarze, które nie chcą tego. U nas pan mówi? Tak. Dobraliśmy po przetargu droga, ptaki, harubiny. Co robisz teraz, to jest droga. Mówicie, tu jest nic nierobione, niekoszone. Ten zamek to jest. Zalet jak to wygląda. Momencie, zaraz. A to jest przemocowa droga, wizyta gminy. No i to tak. Żeby każdy, który się wyszło z swojego domu, nie zrobił, to obraz lędzi rozpadł. Ale to jest przepraszam, ale to jest droga wojewódzka. Co pani sobie wyobraża, że my będziemy obkaszali wszystkie drogi?
Wojewódzkie? A podkowa polska, chodźmy? Nawet gminne sobie określamy. A kto ukaże drogę w Turoszu? Wojewódzka, mało tego. Właśnie, ale w Turoszu. Kolejne inwestycje, jaką będziemy robili, znaczy będziemy, nie my, bo to jest droga wojewódzka. Zarząd dróg wojewódzkich, we Trzcińskich, Zatoczki, Przystanki. To za chwilę to będzie robione. Za chwilę to będzie robione. Dobrze, ale zataczamy się na jakieś tam rzeczy. Też są przyszłością nauki. Tak. Tych dzieci jest coraz mniej. I nie oszukujmy się, ale tych dzieci więcej nie będzie, bo ten, co my jesteśmy pokoleniem wyżu demograficznego, a teraz mamy niż demograficzny. Słabo działanie. Pięćset dni życia. No miało być zwyczaj. Ale jak będzie szkoła, to tym bardziej powiem dyrektor i rady. Dlaczego boją się zrobić, założyć stowarzyszenie i prowadzić? Dlaczego? A dlaczego nie? Subwencji utrzymuje się szkoła. Tak? Nie? 500 tysięcy dokładacie. Tak. I 500 tysięcy dokładacie. Tak, gdzie jest 3 miliona. Ale anioły to nie są fabryki, które mają przynosić jakieś ubranko. Bo zysk konieczna prawie. Do szkół się dokładało, to będzie. To się nie ma. Może przecież na naszej szkole nie możecie zarzucić tego, że nie rozstawiają. Nie chodzi o to, wiecie, że tylko jedna wasza szkoła, bo to samo jest i w tamtych mało, ile ma i ksepów, to samo jest i jeszcze. Jest.
tak, że te finanse skąd się biorą, że tam nie dać. Wyobraźcie sobie Państwo, że skąd się powstał problem w momencie, kiedy zostały likwidowane gimnazje, wygaszane gimnazje. Bo o ile wtedy były duże klasy, tych środków było więcej. Ale u nas nie ma gimnazja. Ale mogę tylko nie ma. I przynosi jakiś sposób? Powiem Wam szczerze, przynosiło gimnazjom stratę? Jak to znaczy, nie wiem. Ja byłem na gimnazji, na gimnazji. Problem powstał w tym momencie, kiedy to zostały w ramach, utworzono piątą, szóstą klasę i jak było w gimnazjum jeden oddział, tak w terenie i w wszystkich szkołach powstawały kolejne klasy. Nie zmieni się system naliczania studenta świata, bo studenta świata w dalszym stopniu jest naliczana na ucznia. A co jest kosztochłonne? Uczeń jest nauczony, czy oddział jest kosztochłonny nauczyciel. W tym czasie powstały, zostały wynagrodzenia, wszystko na koszty rosną. I koszty rosną. To nie nasze gminy, Ministerstwo Edukacji w ten sposób nalicza subwencji. Nie zmieni sposób naliczania subwencji, czy to jest przyjemne dla rady, podejmować taką decyzję, czy dla tych... A może Pan najbardziej zależy na tym, żeby przejąć tych 60 dzieci i tą subwencję do turości. Ja Pan mówię o budżecie, mówię Pan o subwencji, o naliczaniu subwencji. To teraz słuchajcie takiego czegoś. A ja mogę dokończyć? Ile w stosunku do wzrosło liczby etatów zatrudnienia godzin wymiarowych po zakończeniu gimnazjum w tych szkołach niż było wcześniej. Ale gimnazjum ja mówię do Pani o gminie i o naliczaniu subwencji, że subwencja jest źle naliczana, jest naliczana na ucznia, powinna być nauczyciela, na nauczyciela, na nauczyciela. I tak nie ma problemu, gdzieś nie ma tego. Ale to jest nasza wina, to my mamy na to pieniądze. Dlatego są różne propozycje. Nasze dzieci szły z tych małych szkoły, się dobrze znały. Wiecie, jak było ciężko się przebić? Sam Pan mówi, jak mają córkę na tym szkole. Nie mogą się odnaleźć, bo dzieci były traktowane z małych szkoły z uwagi. Co my mamy tym dzieciakom powiedzieć, jak on przychodzi, patrzy Tobie w oczy i mówi, tato, my nie chcemy do szkoły, do turości. Tu jest nasza szkoła, tu w ptakach. Co my mamy tym dzieciom powiedzieć? Nie, dwójki tak nas wciągnie i tak nas wciągnie, tak? Nie mamy na to wpływu. No to... Czyli to jest mit, że Leman miał najwyższą średnią i dlatego to szkoła chce być, ma być w Lemanie. Nie. Szkoła ma być w Lemanie, bo Pan Wójt ma na największe wsparcie. Tak? To ustawowo zostało gimnazjum zlikwidowane, a nie my już. Proszę Państwa, bo to tak, w gimnazjum było trzy klasy. Trzy klasy. I były dzieci, siódma, ósma klasa z całej gminy. I to były klasy tam powiedzmy 23-25 uczniów. Teraz po likwidacji gimnazjów dzieciaki 7-8 klasa poszły do tych małych szkół. No. No i wrócimy. I teraz w tamtych klasach jest, w szkołach jest po 5, 4, 6 góra, 7 może uczniów. Klas przybyło dwie Ksepki, Leman, Łacha, Taki, no i Turoś. Jak gdyby 8 oddziałów. 8, ja liczę prośbę. 8, jedna klasa. To są jak gdyby dwa etaty, bo tam jest 34-35 godzin jest w jednej klasie. I jest tyle. Czyli na to trzeba dwóch nauczycieli. Ale nauczycieli... Jest dwójka nauczycieli. Czyli licząc to 8 klas, razy 2, 16 etatów nam przybyło. Na co? Subwencja nie przyszła. Bo subwencja, ale proszę to zrozumieć. Na te 16 etatów subwencji my nie mamy. My od razu po likwidacji gimnazjum dostaliśmy w plecy około 1,5 miliona. I ten milion, który teraz musimy wziąć, bo nie wypłacimy nauczycielom listopad, grudzień. No to trochę, musimy wziąć. Ale jak to ten Leman, bo ja nie rozumiem, dlaczego ten Leman się... Jak to jest fałszywe, jak to jest nieprawda, że nauczyciel miał najwyższą średnią? Mogę to powiedzieć? Ja chciałam w tej chwili zrobić egzaminów.
Jeśli chodzi o wyniki egzaminów, to ja nie mam ich teraz ze sobą, ale z tego co pamiętam, bo niedawno przygotowywałem informację na sesję, bo na najbliższej sesji będzie informacja o realizacji zadań przedmiotowych za rok ubiegły, rok szkolny. I tam między innymi załącznikiem do tej informacji są wyniki egzaminów. Ja nie chciałbym tutaj wprowadzać kogoś w błąd, bo naprawdę nie pamiętam, czy w ptakach są wyższe czy w lemanie, ale normalnie są bardzo wysokie. Są bardzo wysokie, ale abstrahując od wyników egzaminów, dlaczego leman? Dlatego, że żeby dowieść uczniów z Łachy i z Ksebek do Lemana, to potrzeba, no przykładowo, z jednej strony 5 km, z drugiej 5 to jest 10. Gdyby dowieść na przykład do Łachy, to trzeba z jednej strony dowieść 5 z Lemana, a z Ksebek 10, już sobie daje 15 km, to jest o 1/3 codziennie więcej kilometrów. To jest to, co mówię. Na naszym poszukiwaniu połączy Łachę, Leman i Ksebki, to tam trzeba etatu zmienić, bo tam trzeba ochroniarzy ze dwóch postaci. Bo jeśli się prasza, to będzie wszystko. Ja mówiłem, nie wiem, czy pan nie słuchał, mówiłem wcześniej, że gdyby ten wariant, że z ptaków klasy 4-8 dowozimy do Turośli, to on nam praktycznie nie zwiększa kosztów dowożenia, bo dzieci są zwożone do szkoły w Turośle, a potem autobus do ptaków, a potem i tak autobus jedzie do Turośli. Ale te dzieci nie jadą. Ale nas nie interesują koszty, nas interesuje ile dzieci czekają. Ale co koszty tam do dlaczego akurat tak? Ale no to teraz moje dziecko jeździ w szereg. Nasza plany całe. Ja mam, żeby wyjechać, to będzie jechać. Poczekaj, bo mamy do ptaków. Ma 3 km. Będzie dowożone do Turośli. Będzie miało 17 km. To zapewni to, że ja będę dowoziła, puszczę dziecko do Turośli. A ile czasu? Bo mam po drodze jeszcze inną szkołę. Teraz już właśnie jeszcze taką sprawę. Za dzieckiem. Ale proszę Państwa, są dowożone do szkoły w Turośli dzieci z Cieczą. Z Cieczą, z Kamusza, Janowie, nowa rozdawa, nacja. A ta dziecko szkoły, to już zajmują. Ale ja też nie mówię o tym, że to się da. Ale zawsze ty dojeżdżają, to tak z Cieczą dojeżdżają. Jaką otrzymujemy na szkołę, te, ile tam nie wiem, 500, te 500 tysięcy czy ile, my przekazujemy za stowarzyszenie i stowarzyszenie ma tak rządzić, żeby szkoła była. I tutaj dzieci, żeby się Państwo wiedzieli, że przy stowarzyszeniu dzieci realizują program normalnie jak w każdej innej szkole. Tam nie ma, że tak coś. No to już kierownik mówi, to może to przepowiedz nam jeszcze raz. Nie, co to teraz, nie, co mam jeszcze do dziecka? Co to tak? Bardzo mam może nic, tak? Proszę? Ja to nie mam, pan nie ma nauczycieli, nie tak? Nie tak. Tak, tak. Tak, tak. A czy będą miejsca pracy dla nauczycieli? Zapewnione nauczycieli. Przy reorganizacji. Tak, no słuchaj. Tak jak mówiliśmy. Tak jak mówiliśmy, będzie brakować 14 lat. Będzie brakować 14 lat. Ale to dotyczy całej gminy. To nie dotyczy ptaków. To dotyczy całej gminy. No tutaj oczy. 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 Tutaj najważniejsze w tym wszystkim jeszcze jest to, żeby tutaj nie skrzywdzić ludzi. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wiecie, robimy reorganizację, a ktoś z nauczycieli, jedna osoba powiedzmy w rodzinie pracuje i tej pracy nie ma. No i co? Co do Turośli byśmy nauczycieli, tak? Ale to już jest dalej. Są nauczyciele na terenie gminy, którzy kilkoro roku osiągają w przyszłym roku wiek emerytalny. A ja nie chcę iść na emeryturę,
przywilejem jest prawie bycie dyrektora. Jeżeli jest reorganizacja, to przykro mi, ale ci nauczyciele, którzy mają prawo być na emeryturę. Czy reorganizację tak mogą? To zróbmy reorganizację i sprośni, wyrzućmy tych wszystkich, co mają być na emeryturę. Ale wszędzie gminy też tak. Ale proszę pana, o tym myślimy. To nie dotyczy tylko nauczycieli szkoły podstawowej w Ptaku. Ale to naszym kosztem się robi. A czy szkoła chyba nie zatrudniła jakiegoś nauczyciela z gimnazjum? Tak. Tak? Tak. Na pewno tak? Tak. Ja już nie powiem państwu na co i na jakie przedmioty, ale każda ze szkół i ksepki i zespoły matki i ptaki przyjemne nauczycieli gimnazjalne. No dobrze, a teraz poprosimy może radnych, niech się wypowiedzą, jakie oni mają zdanie na miarę. I co oni robili, żeby ratować nasz miarę? Przecież oni się podzwonili. Ja myślałam, że państwo rozumiali, bo widzieliście, ci się uczą na sesji i jak to proszę. To będzie głosowanie za, to będzie głosowanie przeciwne. Ja myślałam, że do ostatnich lat mamy podnieść rękę za, mówiąc, mamy trzy opcje, to dobrze by było, już tutaj żebyśmy my radni mieli możliwość zwiedzić wszystkie szkoły, Lema, Ksepki, Łapa i nasze ptaki, żebyśmy po prostu porównali warunki, w jakich uczą się nasze dzieci i inne. Uważam, że musimy zorganizować taki wyjazd dla radnych, żebyśmy mogli ale ja wiem, że... Ale szanowni państwo, ja wiem, że komisja oświatowa te szkoły odwiedziała już. Ale ja mówię o wszystkich radnych, że głos czy za. Proszę państwa, przecież ja... A ja też tu mam dzieci, też mam dzieci. Ale czy ja mam bronię odwiedzić szkoły? Nie. Macie prawo. Pan powinien nas organizować autobus, zaprosić wszystkich radnych i odwieźć nas jeden dzień do wszystkich szkół. Dostaniecie autobus. No to dziękuję, mam nadzieję, że tak. Szanowni państwo, chcę zapytać państwa, co proponujecie, żeby tych dopłat nie było do szkół? Może wy coś znajdziecie jakieś? No, ale co byście zrobili przez tyle lat? No nic, te boisko z boku, co widzisz? Panie Sławku, skończy pan z tym boiskiem. Co więcej pan zrobił dla nas? Słuchaj, ile lat jest rektor, albo ty ze swojej kieszeni dołożyłeś do tego remontu, to który pan zrobił? Czy ta szkoła tak wygląda, jak wygląda? Gmina zrobiła to boisko. Gmina? To proszę mi powiedzieć, za ile gmina zrobiła to boisko, ile dołożyła do tego? To nie jest Unia. To zadanie było środków Ministerstwa Spraw. Tak. Jeżeli pan chce takich szczegółowych informacji, no my jesteśmy i pana nie mówi, że to zrobiła gmina. No bo tak. Ale przy udziale gminy, bo większość środków na tą drogę przykładowo dostaliśmy dofinansowanie do tych... Panie Sławku, ale 80%, 40%. Zobaczcie, co gmina zrobiła w tamtej części gminy, co się stało u nas przez tyle lat. Co tam przez tyle lat zrobił? A gdzie ty byłeś do tej pory? Za granicą i ja. No widzisz. To proszę bardzo, po tych 11 latach jak wróciłem, wrócił w te same miejsce. Dokładnie. Jak wyjeżdżałem stąd, to istniał zalew. Były czyste, ładne chodniki, ja teraz nie ma nic. Z zalewem to wiecie, że umarł śmiercią naturalną. Po prostu, co my będziemy to remontować, jeżeli to nie daje skutków? Jest projekt, ale trzeba szukać dofinansowania. Szukamy dofinansowania. Ale to od kieszeni się wydaje. Dobrze, to szukamy dofinansowania, co mi szuka, chyba, że jest coś tam robione. Co się stało z tymi pieniędzmi? Ale z jakimi pieniędzmi? Ta tablica i produkcja, żeby utrzymać ciągłość projektu, bo gdybyśmy 3 lata tam nie zrobili nic, to pada nam nie pozwolenie na budowę. Teraz zgłosiliście na tak. Robimy, co się tu z państwem spotkali pierwsze, bo jak pan wójt mówił, zasugerował, że będzie reorganizacja szkół. Pani dyrektor wyszła przed szereg i od razu... Pani dyrektor! Wyszła przed
przed szereg gościowych z radnymi dokładnie nie rozmawiał. A ja bym się zgadzał, dlaczego my wiedzieliśmy rok temu? Że nie, nie, nie. Przepraszam bardzo, dyskusje na temat szkół były jeszcze za czasów gimnazjów, to pokazaliśmy, że to 2 miliony. W tej chwili doszło prawie do 4, a co dalej? No nie na naszą, ale na naszą pokoleniu. I cały czas to rośnie. To może to pozwolimy znowu, przejdźmy durgoć tutaj. Liczyłem na to, bo przed wyborami do parlamentu. Jasno mówili na swoim, nie muszę kogo powiedzieć. Liczyłem cały czas na to, że zmieni się subwencja naliczania. No bo była mowa o tym, sam minister mówi, że być może będzie zmiana karty nauczyciela, subwencja będzie naliczana na oddziały. W ostatniej chwili przed wyborami wycofał się. Dalej została subwencja idzie na ucznia. Gdyby było na oddziały, super, fajnie. Być może nie musielibyśmy się tutaj spotykać w ogóle. Pewnie by tego nawet nie było. Natomiast, wiecie, dopóki jest subwencja, będzie na ucznia i teraz nawet dzisiaj rozmawiamy. To zostają przy tym, no, zostają przy tym, nie ma na razie opcji, że będą naliczana subwencja na oddziały. Mało tego, przed wyborami była, ministerstwo mówiło, że zrobią okres przejściowy odejścia nauczycieli na emeryturę. Ci nauczyciele, którzy mają przy tablicy przekazanych 30 lat, będą mogli odejść na pełną emeryturę. I zwalniają nam się miejsca. Jedną rzecz chciałam spostować. No. Przyszedł pan i powiedział pan, że to wszystko zorganizowała pani dyrektor. Skąd pan to wie? To jest nieprawda. Ja jestem tu z własnej nieprzymuszonej woli i rodzice są też z własnej nieprzymuszonej woli. I to jest, nie można takich rzeczy opowiadać. Pani dyrektor, to czy na zebraniu z dyrektorami nie padło takie stwierdzenie, żeby poinformować rodziców? Padło. Poinformowałam. Nie, to jest decyzja. Ale pani dyrektor, a skoro są dwie gminy, proszę zrobić się. Nie, tak, ale panie Jurek. Ja się nie byłem. Proszę ty już się da to. Nie za czym się tak. Panie starszy, nie wierzę, że poszliście mieć na gminie. Nie mają dużo pracy, którzy mogliby przejść. Ja bym pan zaoszczędzi na wszystkim. Proszę pana. Nie tylko obieżmy, że to może z nią czy nie byłoby możliwe to rozwiązanie na przykład gminy, gdyby minimalnie podnieść podatki, wtedy każdy obywatel mieszkający w naszej gminie przyczyniłby się do tego, że te szkoły by zostały. Chyba, czy tam nie jest szkoła? No to jak szkoła, jak likwidacja szkół, na trzecią czwartą, bo wybrodowolnicy będą płacili. Chcecie. Tylko ten rolnik, jakie podatek płaci do tej gminy? Rolnik płaci podatek, tak. Jakie są pensje? Proszę pana, jeżeli... Proszę pana. Ja powiem pan tak, pracownik Urzędu Gminy z 30-letnim stażem pracy zarabia o połowę mniej niż dyrektor szkoły
Jest dyrektor szkoły, tutaj gdzie jest kieszeń. Tej szkoły, tutaj gdzie jest kieszeń. Proszę Państwa, czy myśli Pan, że Pańska pensja jest odpowiednia do tego, co się dzieje w naszej gminie? Tak samo, załóżmy, księgowego i reszty. Czy to odpowiada tym warunkom, które istnieją na tej gminie? To pytanie, które Pan zadaje, to jest do ludzi, nie chodzi o uczelnię. To Panu pensję. To Panu pensję ustala. Mi Rada Gminy. Mi pensję ustala, znaczy ostatnio Rada Gminy na ustawie. Miał ustawowo obniżone ponad 1000 zł. Gdzie chciało się nie Szanowni Państwo, jedyna gmina, która jest na powiecie korunińskim, która nie ma ryczałku miesięcznego wśród radnych, tylko za sesję. Za sesję pośrednio raz na 3 miesiące. Ale pan wójt oszczędzać więcej się nie da. Pan wójt nie wyciągnął na tym wniosku teraz i postawił sprawę do miasta. Poszukiwał również wójt, że będą walczyć tam te wnioski, ale my będziemy walczyć podwójnie. Nie jesteśmy słabsi, też nie da wygrać. Ale wiecie, ja nie wiem. Co ja mogę zrobić? No co tutaj? No ja wiem, że i oni będą walczyli, wy walczycie. No, szanowni, ale ja... Szanowni Państwo, przerwę tylko wypowiedzi. Ekonomia jest brutalna, no i tyle. W poprzedniej kadencji Ewa była radna. Mówicie, że tutaj problem, wynik nie wiadomo skąd. Ten problem był już wcześniej. Tylko w ubiegłym roku skończyło się gimnazjum i zostaliśmy obuci w te właśnie objazdówki nauczycieli. No i niestety, albo coś robimy, albo zbudujemy szkoły. No, tak jak wójt jest odpowiedzialny za całą gminę, ja podobnie za ptaki w pierwszej kolejności, ale jestem przewodniczącym i też myślałem o całym. Robimy śrubkę na szkołę, oddaję pensję, to co dostajemy, ciąg za siebie, jedyni wygodne to już. Państwo zabierzecie dziecko pokoju, no to co ja poradzę?
teraz wasze przychody nie pójdą, to będzie na nim wyjątek. Z łapy też.